Kochani, Marcin Wyrwał, nasz reporter, jest oczywiście na Dolnym Śląsku. Marcinie, mam nadzieję, że się słyszymy. Powiedz mi, gdzie jesteś i co takiego zastałeś, bo na pewno jesteś w jakimś wyjątkowym miejscu, jak to zawsze przyzwyczaiłeś nas do tego, że bywasz tam, gdzie ludzkie oko bardzo często nie sięga. Opowiadaj. Witaj, Odetto, witam Państwa. Faktycznie jestem w miejscu, do którego nie sięga oko władzy na pewno i oko służb, ponieważ one jeszcze tutaj nie dojechały. Za mną jest rzeka Biała Lądecka, to ona jest winowajczynią olbrzymich szkód, jakie tutaj w tym rejonie zaszły. To nie tylko tych zniszczeń w Lądku Zdroju, ale przede wszystkim w Stroniu Śląskim. Z tym, że to są miasta, które są na nagłówkach. Media o nich mówią. A jestem we wsi Żelazno na trasie tej rzeki. Stoję w tym momencie na kawałku asfaltu z drogi, która znajduje się kilka metrów ode mnie. Natomiast ten kawał asfaltu został tu przyniesiony, ja sobie sprawdziłem, 120 metrów stąd. To proszę sobie wyobrazić, jaka, i to jest duży kawał, tak? Proszę sobie wyobrazić, jaka była siła tego żywiołu, który tędy przechodził. W tej wsi nie ma jednego nawet domu, który by nie ucierpiał. Zniszczone są całe gospodarstwa, fermy na kilkaset kur. Tego wszystkiego nie ma. Za mną, jak Państwo za chwilę może zobaczą, są auta, które zostały dosłownie wbite gdzieś w balustradę, w ziemię. No, to wszystko tutaj przestało istnieć. Wczoraj tutaj pokazywaliśmy dla Państwa też zdjęcia z drona, z tej jednej tylko wsi. Wiele jeszcze tutaj domostw, gospodarstw wciąż pozostaje pod wodą. Rozmawiałem tutaj z ludźmi. Mamy, dzięki Bogu, środę dzisiaj. Wszystko zaczęło się tu w sobotę i jeszcze nie dojechały tutaj służby. Nie ma tutaj policji, nie ma straży pożarnej, nie ma wojska. Także są i takie miejsca, które w tym okresie, w którym państwo mocno zawodzi, no, są szczególnie dotknięte. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do Stronia Śląskiego, w którym byłem wczoraj i który robi olbrzymie wrażenie. To jest miasto, którego duża część po prostu przestała istnieć. Została w sensie dosłownym zrównana z ziemią. Część infrastruktury miejskiej, po prostu jej nie ma. To jest jedno wielkie gruzowisko. Ja wczoraj szukałem jakiegokolwiek porównania do tego, co zobaczyłem. Jedyne, co mi przychodziło do głowy, to front na Donbasie, ale to po takim ciężkim ostrzale artyleryjskim, gdzie w wielu miejscach nie zostaje kamień na kamieniu, a czasem widzimy jakieś pozostałości domów. No i na to wszystko nakłada się niestety problem szabrownictwa. Ja jeszcze do wczorajszego poranka myślałem, że to jest problem marginalny. Oglądaliśmy te zdjęcia z Kłodzka, ze stacji benzynowej, pokazywane w social media, gdzie ktoś, gdzie jacyś ludzie obrabiali stację benzynową. Natomiast od tamtej pory i w Lądku Zdroju, i właśnie w Stroniu Śląskim mieszkańcy opowiadali mi o tym, jak zostali ewakuowani, jak wrócili, to po prostu ich domy były okradzione, sklepy były okradzione. Jest to duży problem. Powiem szczerze, jak słyszę polityków, którzy gdzieś tam z Warszawy opowiadają, że z całą siłą, z całą konsekwencją będą karać tych szabrowników, to zadaję to samo pytanie, które mi zadawali wczoraj mieszkańcy tych miejscowości. A w takim razie, gdzie jest policja? Wczoraj, będąc bardzo długo w Stroniu Śląskim, widziałem tylko jedno auto policyjne. Przecież tam powinno być mnóstwo policji teraz, zabezpieczać to, chronić. Jedno auto policyjne widziałem. Być może gdzieś tych aut jest, policjantów jest więcej, tylko nikt ich nie widzi, tak? Tak to wygląda.
My teraz będziemy jechać dalej, będziemy jechać do Oławy, do Brzegu Dolnego, no i w końcu pewnie do Wrocławia, czyli do tych miejsc, które są w tym momencie najbardziej zagrożone tą falą, która mówi się, że będzie troszeczkę niższa niż te poprzednie, ale za to długa, no... Tutaj fala też miała być niższa. Widzimy, co się stało, więc będziemy dla Państwa dalej relacjonować te straszliwe wydarzenia. Marcin Wyrwał, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bądź bezpieczny, jak zawsze. Czekamy oczywiście na Twoje relacje z tych miejsc, które śledzisz, przyglądając się Wielkiej Wodzie.